Siemanko widzowie, witam. Siemanko. Witam serdecznie. W jakim, co tam słychać? W jakim mieście mieszkasz? Ja? Mhm. Zgierz. Dzisiaj mieszkam aktualnie w Warszawie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, w jakich miastach mieszka się najlepiej bądź najgorzej. Przyjrzymy sobie ranking miast. Tak się składa, że znalazłem sobie tak na przykład dysponuję takim rankingiem taki miast. Ranking tutaj wysłałem ci na Facebooku, nazywa się największe miasta w Polsce, inżynieria.com. Tutaj jest opisane generalnie to, jak się żyje w danym mieście, co tam jest ciekawego i tak dalej. No i chciałem, żebyś powiedział na przykład... U mnie jest ciekawy McDonald's. Jakie są właśnie plusy i minusy mieszkania w Zgierzu? Minusy? Plusy wszystko i minusy. Minusy są... Zacznijmy od minusów, będzie ich więcej. Dobrze. Nie no, pierwszy minus jest taki, że jest zamknięte wszystko szybciej o wiele, że na przykład do 20 albo 18 czasem, więc trzeba się kurwa streszczać, ale monopolowe na przykład są 2-4, więc to akurat na plus, no już na plusy przechodzimy. A ja mieszkam w sumie nie w mieście, tylko znaczy to jest miasto, ale to jest obszar taki jeszcze niezabudowany. Więc jest fajnie, bo jest niezabudowany i mogę krzyknąć SZAMAN! Na przykład. Mhm. Ja na przykład mieszkam w Warszawie, jest to obszar zbudowany, też mogę krzyknąć SZAMAN! Ale no to jest drugie, już nie mogę. Ej, co no się właśnie dzieje? O kurwa, biurko ci spierdala. Czekaj, bo guzik sobie kliknąłem. Ja mieszkam w Warszawie. I na przykład plusem mieszkania w Warszawie jakie dla mnie jest to, że wszystko jest otwarte praktycznie non-stop. Moja mama, która mieszka w Bielsku Białej, dzwoni do mnie bardzo często i mówi: Dawid, zrób sobie zakupy, bo jutro jest weekend. Ja mówię, kurwa, wszystko jest otwarte. A no tak, zapomniałam, że w Warszawie zawsze wszystko jest otwarte. Ja mówię, no tak. I na przykład jak są jakieś święta, to jest otwarte, żaby są non-stop, stacje benzynowe. Praktycznie... No dobra, no żabki to w każdym mieście są tak samo, nie? Ale... Akurat. 23, no, ale praktycznie o każdej godzinie mogę coś zamówić do jedzenia, coś do... dostać. No ale wiesz, na przykład byś chciał sobie do Mega Ekspertu pójść, to kurwa sobie o 23 pójdziesz do Mega Ekspertu. A tu jest chyba do 18 albo 20, nie? No to widzisz, no właśnie. A to są takie sklepy, które najczęściej chcesz gdzieś sobie... Największy minus mieszkania w Warszawie, dwa największe minusy mieszkania w Warszawie to po pierwsze to, że są zajebiście duże korki i to tak w kurwę. I jeżeli chcesz na przykład o 16 gdzieś pojechać do centrum, no to kurwa nie pojedziesz. W sensie podejrzewam, że u ciebie jadąc o 16 normalnie na luzie pojedziesz na luzaczku, a tutaj... Nie, no... stary, Łódź kurwa jest... 10 razy bardziej zakorkowana niż Warszawa. Stary, Warszawa to jest luksus, kurwa, przy Łodzi. No, serio. No ale i tak tragedia jest w Warszawie, jeżeli chodzi o takie właśnie komunikacyjne rzeczy. No to po prostu, bo jest bardzo duża ilość osób. Co ciekawe, jak są święta, bo zdarzało mi się na święta zostawać w Warszawie, bądź wakacje, to dużo osób wyjeżdża z Warszawy i jest pusta Warszawa. No tak. Tylko później, kurwa, jak pociągiem sobie jedziesz, to pozdrowienia. Pozdrowienia, jak no właśnie. Jak wyjedziesz w takim okresie. Pozdrowienia, to właśnie. No. I kolejnym minusem, który mi się nie podoba w Warszawie, jest to, że ja nie wiem, miałem takiego pecha. Ty masz farta zawsze do mieszkań i zawsze znajdziesz mieszkanie, gdzie masz dosyć pizdę. Ja no, w każdym moim mieszkaniu... Ja mam też tego farta, że akurat jak sobie ogarniałem mieszkanie i było fajnie, wszystko zajebiście, to pomieszkałem tam z miesiąc i mnie goście mówili, ej siema, bo sprzedaję mieszkanie, wypierdalaj pan. Dwa razy już tak miałeś. Trzy razy tak miałem chyba. Albo dwa. Wow. No. No to ja za każdym razem mam mieszkanie przez rok, teraz mam, to jest moje pierwsze mieszkanie, w którym jestem dłużej i to jest zajebiste mieszkanie, bardzo mi się tu fajnie mieszka, bo tu mam sobie pokój do nagrywania, robię kurwa pyk, 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 wychodzę, zostawiam wszystko tak jak jest, a w innych mieszkaniach musiałem wszystko ustawiać i tak dalej, bo nie miałem pokoju do nagrywania, więc musiałem sobie wszystko ustawiać, kadry i tak dalej. Ale co jest, i tam jest na przykład salon, sypialnia, i jeszcze łazienka z kuchnią, tam jest w ogóle też i jest taras w ogóle duży, jest zajebiście, bo jest spoko, ale nie podoba mi się to, że oczywiście jak w każdym moim mieszkaniu, nie wiem jak to jest zrobione, ja nie jestem kurwa głośną osobą, ale za każdym razem dostaję kurwa telefony, telefony i jakieś dzwonienie po dzwonkach i ten. Teraz jest... Przejebani sąsiedzi się trafiają. No właśnie teraz, o ile jest spoko, bo teraz mam spoko sąsiada, który faktycznie przyjdzie do mnie, powie,
hej, bo chciałbym się wyspać, a trochę słychać, czy mógłbyś być trochę cicho, to jest spoko. W porównaniu do sąsiada, którego miałem, do kurwy sąsiada, którego miałem w poprzednim mieszkaniu, który przychodził do mnie i mówił, zamknij mordę. Do mnie, czaisz, kurwa? Sąsiad przychodzi, tak coś gada. Właśnie. A ja... I jest na to dowód legitny, że ja wcale nie jestem głośny, a potrafią przyjść, bo nagrywaliśmy jakiś odcinek i podczas odcinka nam przyszedł sąsiad, kurwa. No tak, nawet gdzie my tak gadaliśmy po prostu. Nie krzyczałeś, no. A ten... Ja też na jednym tym, co nagrywaliśmy, jemy pierwsza. W mieszkaniu też nie wiem, czy sąsiad czasem, bo miałem go za ścianą równo, a tu miałem, tak jak komputer mam tu, to ściana była przed ten. I też nie przychodził nigdy, nie przyszedł. Ale zawsze jak się z nim na klatce widziałem, to pierwszy dzień jaki się z nim widziałem, to miły był. A później, tak już parę miesięcy później, jak się z nim widziałem w windzie, to taki kurwa ponury jakiś, nawet dzień dobry nie powiedział. Więc może też mu to wkubiało. A tam jebało zawsze u ciebie na klatce jakimś rosołem, kurwa, i zawsze jakieś rowerki dla dzieci miał jebane. No. I wózki. No. Chińskie napierdalał pewnie. Tak. I ten. No i właśnie to jest największy problem moim zdaniem, minusem mieszkania w Warszawie. To, że Arek wpierdala borówki na odcinku. No sąsiedzi. Nie, to, że sąsiedzi są. I no jest problem, bo jakby się trzeba dostosować do sąsiadów. I to mnie wkurwia, bo ja jestem okej dla sąsiadów, no ja dlatego gdybym miał ich wyjebane, to bym napierdalał tutaj. A ostatnio jakaś impreza była taka popierdolona, że aż u mnie było słychać. I otworzyłem balkon, a tam taki huk na całe osiedle. I mówię, mordo, chyba się dopiero co wprowadziłeś, bo chyba nie wiesz, że zaraz ktoś cię wypierdoli z tego mieszkania. A to może inny ten. Parapetuwa, parapetuwa jakaś pewnie. Do innej klatki nie byś zapierdalał sąsiad, no. Może ma spokój. A słyszałem o tym mieszkaniu dużo historii. Mnie na przykład to nie wkurwiało nigdy. Zdarzało się tak, że też ktoś napierdalał obok. No ale jesteśmy młodzi. Najczęściej to przez okno było. No w sumie tak, no jesteś młodzi, no. No nie, no ja tutaj... Mnie to nigdy nie wkurwiało, że ktoś napierdalał. Ja nawet szczerze, lepiej mi się zasypiało. Jakoś tak. Ja akurat w tym pokoju dzielę ścianę z sąsiadem. Właśnie on ma sypialnię po tej stronie, bo nawet mi mówił, że on słyszy, jak ja gadam na Discordzie w nocy. A ja gadam sobie w taki sposób na jak teraz i sobie nie mogę gadać, bo się pruje. No i muszę, znaczy pruje, no. Jest miły dla mnie. No, najmilszy sąsiad, jakiego miałem, jeżeli chodzi o to. Bo zawsze było przypał. No, a teraz jest takim spoko ziomkiem i faktycznie jest, jakby, no jest z tym problem, ale jestem w stanie to zrozumieć, bo normalnie podchodzi do sprawy i zachowuje się okej. W stosunku do mnie, to ja się zachowuję w stosunku okej do niego. No właśnie. No i to jest, mi się wydaje, kurwa, największy minus. Uraz, że mnie znowu wypierdolą z mieszkania, jak coś zrobię fajnie i mówię, pierdolę. Idę, kurwa, do siebie zrobić remoncik i wyjebane jajca. Znowu mnie wyjebali w dupę. No ja nie mam takiego luksusu, niestety nie mam możliwości na razie pójścia na swoje. Może kiedyś będę miał, a jak będę miał, to chciałbym mieszkać w pobliżu Warszawy, bo Warszawa jest spoko, ale będę... No tam są zajebiste miejscowości, a obok. W ogóle na rowery dziś jeździliśmy tam za Wilanowem, też co niezabudowany jeszcze jest, ten Wilanów. Dalej to tam zajebiste są chuj te miejscowości jakieś, bliziutko do Wawki. No, no, to było najlepiej tak mieszkać przy gdzieś, to było dopierdolone. No. Fajna sprawa. I co? No i co? Ranking największych miast w Polsce. Nie wiem, na jakiej podstawie jest ten ranking, jak on jest skonstruowany, ale jest napisane tak. 22. Nie ma różnicy, wiedziałem, że to powiesz. Polskie miasta, także te największe, przeżywają najtrudniejszy czas. Pandemia, agresja Rosji na Ukrainę, wysoka inflacja, rosnące ceny materiałów budowlanych utrudniają rozwój. W pierwszej dziesiątce połowa z nich odnotowała wzrost liczby mieszkańców, w połowie jest ich coraz mniej. Okej. Okay. Doszło do zmiany na podium. Okay. Wrocław wyprzedził Łódź na pozycji trzeciego największego miasta w Polsce. No dobra, no to lecimy. Jakiego? Większego. Wrocław przeciwnął Łódź, tak. No to dawaj następny akapit ty tutaj. Które ty, masz, gdzie ty to skończyłeś, to? Według Narodowego Spisu Wrocław Powszechnego. Wyprzedził. A, według narodowego, danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na 37 miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców, tylko w 8 doszło do wzrostu liczby ludności. Jest to Zielona Góra, Warszawa, Rzeszów, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Opole i Białystok. Opole, kurwa? Zielona Góra, kurwa? Skąd to się tak wzięło? Rzeszów, kurwa? Największe spadki odnotowały Łódź, okej, okay. Wszyscy wypierdalają, Katowice, Kielce i Bydgoszcz. Gmina Warszawa ma populację liczącą bez mała 1,9 miliona osób. Prawie 2 miliony w Ławce, to? Ja w ogóle... Lol. Powiem szczerze, bez bicia. To w chuj.
to w chuj. Dla mnie zbugowała się symulacja i Bydgoszcz randomowo zrespił się na mapie Polski. Nie było go nigdy, nigdy go nie było. No bo z Bydgoszczy to była beka zawsze. Tak kurwa, znaczy zawsze, no nie wiem, były tak 2K18 gdzieś. No właśnie były, ja nie pamiętam, przed 2K18 ja nie pamiętam kompletnie Bydgoszczy. Pojawił się wtedy, to był jakiś patch note kurwa do mapy, że oni spatchowali kurwa i dodali Bydgoszcz. Nie było tego miasta, nichuja go nie pamiętam. Nie no, było. Ale to może ja kojarzę, dlatego że kiedyś byliśmy na jakiejś zielonej tej kurwa szkole i tak myśleliśmy chyba do jakiego na następny rok pojechać i ja tak jakoś kurwa nie wiem czemu ta nazwa, jak spojrzałem na mapę Bydgoszcz kurwa jakoś wywoływała lawinę śmiechu u mnie i mówię Bydgoszcz kurwa chcę jechać do Bydgoszczy i chuj kurwa wywołałem z Bydgoszczy za nim. Dobrze. Pierwsza dziesiątka rankingu największych miast w Polsce. Kurwa. Chyba nikogo nie dziwi, że numer jeden to Warszawa. No nie. 100 to kurwa no tak. Jest za liczba? No 1 800 000. To jest milion? No 1 860 000, no nie mówi no się właśnie tak. Właśnie 1 860 000. Czym tak napisane to jest? 1 000 000 to jest milion, no. No czyli 1 860 000 mieszkańców. Oficjalne dane Narodowego Spisu Powszechnego nie obejmują wszystkich osób na stałe żyjących, pracujących w Warszawie. Nie ma danych oficjalnych, ale można przyjąć, że realnie to więcej niż 2 miliony mieszkańców dziennie. Zużywają oni... Coś mi kurwa okulary upierdolone mam. Mniej więcej 350 milionów litrów wody i korzystają z łączącej coś tam sieci wodociągowej, która liczy 4400 kilometrów. Kanalizacyjnej. Warszawa jest miastem wysokościowców, kurwa, co to znaczy? Największym jest, Warsaw Palace, który wynosi na dachu 230 metrów, całkowita 310, najwyższy budynek Unii Europejskiej z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, zatonizował Pałac Kultury i Nauk, który odpowiednio ma 180, tam 237. Trzecie miejsce w Warszawie Warsaw Spire, który do dachu wznosi się 180 metrów. Wyjebane. Brzegi Wisły łączy 11 mostów. 11 mostów jest w Warszawie, kurwa? A nie 3? No tak policzyli takie, wiesz, tam między, kurwa, jeziorkiem. No nie, no pomiędzy Wisłą. Między rzeczką. Między rzeczką taką jakąś na połączyli. Jakiś, kurwa, 10 drogowych i 2... Strunek. A 9 drogowych i 2 kolejowe. Najdłuższy z uwzględnieniem pojazdów to most Anny Jagiellonki. Stolica jest miastem Polski z 2 lotniskami, lotnisko Chopina. To jest OP, to jest kolejna OP no. W Warszawie. To, no to jest chuj OP akurat. To jest mega OP, że jest jak se wyjeżdżasz gdzieś, wyjeżdżasz sobie gdzieś za granicę. Traktowane w sumie w Polsce. Tak, ale wyjeżdżasz sobie gdzieś i wracasz do Warszawy i mieszkasz w Warszawie. Dojebane no jest to, że wszystkie nie musisz dojeżdżać, nie musisz dojeżdżać nigdzie samolotem. W sensie autobusem. Łódź na przykład jest o tyle spierdolona, że kurwa, tu nie ma w ogóle lotów żadnych. I no nie wiem, chyba czy się trafi coś. No nic kurwa tu nie lata, jest lotnisko, kurwa na chuj to lotnisko jest. Tak powinno być więcej mi się wydaje, no kurwa, gadaliśmy chyba na tle to tym ostatnio, że centrum kurwa Polski, a nie ma lotów. Mówię, ja pierdolę. Ty gadajesz, bez że nie ma sensu. Lotów, ja miałem wyjebane, bo mi nie potrzeba. No wiem. Nie wiem, mi też pewnie by się nie przydało, już wolę do ławki jechać, nie jest daleko. Ale nie, ja mówię pod tym kątem, że OP jest to, że nie trzeba naprawdę kompletnie nigdzie dojeżdżać, że wiesz, mam na przykład samolot o 6 rano, to sobie o 3 wychodzę z domu, jestem kurwa no tak. Na tym i zajebiście. No tak jak ostatnio co zrobiliśmy, jak jechaliśmy, jeszcze mieszkałem w Wawie, no to było tak właśnie. A ja mam teraz luksus, kurwa, mam lot o 10 stary. O kurwa, masz kimnąć. No, zajebiście, normalnie się wyśpię i powrotny mam chyba o 20. Pierwszego dnia. A powrotny mam po 20, dnia. Więc też dojebane. No to akurat zajebiste. No, bo te loty w nocy są przejebane strasznie. Są 2 dni kurwa zmarnowane z tygodnia wakacji. No tak, dlatego się dlatego się leci na zawsze 10 dni, czyli z tego tydzień jesteś tam. No właśnie. Ja teraz na 8 lecę, więc tam jestem 6. Łącznie. No to zajebiście. No jeszcze nie masz lotów, nawet w sumie to 8, bo nie masz lotów tak zmarnowanych. Prawda. No więc jakby OP jest to, że jest lotnisko i to OP jest też to, że są 2 lotniska, bo zdarzyło mi się też lądować na Modlinie.
Ja wiem, co chciałem powiedzieć, ciekawostkę zajebać, ale nie wiem, czy to prawdziwa ciekawostka, ale tak mi się wydaje. Jak czytałeś o tych drapaczach chmur, to chyba wiesz, że jest tak, że złoty tym, kurwa, na Złotej na przykład, jak jest wysoki budynek, czy tam gdzieś w tym Interkontynentalu, to chyba okien nie można otwierać, nie? Jak się jest wysoko, tam powyżej 20 piętra chyba, czy któregoś. No. Przejebane. Znaczy nie ma się w ogóle chyba, te okna są nieotwieralne. No tak. Przejebane. Jak tam, czemu? Kurwa. No nie wiem, jak sobie pranie przewietrzyć, pokój przewietrzyć. Kurwa nie wiem, może jest pralnia jakaś. Możliwe, że są, kurwa, jakieś te systemy takie, że ci powietrze doprowadzają. A jak sznuga jarać na przykład? No właśnie, na przykład to, kurwa, potrzeba. No właśnie, załóżmy, że ktoś pali papierosy i... To co, są palarnie? Na przykład palarnia jest na każdym piętrze? Nie wiem. Ja zaraz wpiszę. Jak zapalić papierosa na Złotej? Jak zapalić papierosa? Czekaj. Od którego piętra nie można otwierać okien, kurwa? A co by się stało, jakbym otworzył? Powyżej drugiego, co ty pierdolisz? Warunki budynków. Chuj to gówno. Ktoś napisał, że jeden z naszych słuchaczy, Polskie Radio, pracuje w 12-piętrowym wieżowcu, w którym okien nie można otworzyć ani nawet uchylić. Dlaczego tak jest? No dla kurwa gówna psiego. Pierwszy powód jest taki, że taka konstrukcja jest po prostu tańsza. Co? Po drugie, sama budowa takiego okna jest prostsza. Zamontowanie okna, które na takiej dużej powierzchni, a 12 piętr nie jest dużo, powierzchni sprawnie otwierałoby się i zamykało niezbłahą sprawą. Wszystkie kurwa takie 10 do 20 piętra to mają. Prawda. No klimę masz tylko w chacie wtedy. Wtedy masz powietrze z zewnątrz. No dobra. Ale powinny być już takie uchylne. Powinny, no ale kurwa chuj wie, czy na 40 piętrze to może jakieś kurwa ciśnienie już jest przejebane. Nie, bo na tym. Nie? Przecież BNT się wspinał na ten budynek we Francji i normalnie otwierali mu okna. Wtedy się chce wejść do środka. No kurwa. To chuj wie. To może po taniości pierdolnęli, mówimy chuj, nie otwieramy tych okien. No pewnie wyjebane. Tak. Dawaj drugie miasto. To jest dziwne dla Kraków, mnie, ale Kraków. Nie, no dziwne nie, ale dziwi mnie bardziej duży przeskok mieszkańców. Prawie milion. Ponad połowa mniej jest. 800 tysięcy mieszkańców. Dawna stolica Polski stała się miastem turystycznym. Zapomniałem w ogóle, że Kraków był stolicą Polski, tylko Gniezno, kurwa, mam w głowie, a nie Kraków. Turystycznym. No jest turystycznym, w sumie racja. W 2021 roku miasto odwiedziło 11,3 miliona osób. Tak mało? W tym ponad 900 tysięcy to goście zagraniczni. Okej. Okay. Jeszcze w 2019 roku statystyki były wyższe. Ponad 14 milionów osób, w tym 3,3 miliona zagranicy. No bo w 2019 roku to był prime ekipy i wszyscy przyjeżdżali do Krakowa. Do ekipy. To już wiecie skąd te dane. Ale pandemia koronawirusa i wojna w Ukrainie ograniczyła wyniki. Nie, Fritz pojechał do Los Angeles i tam nagrywali. Turyści, tak jak mieszkańcy, korzystają z wody dostarczanej przez wodociągi miasta Krakowa. O kurwa, ja pamiętam, jak byliśmy w Krakowie, nie wiem, czy to była wina hotelu, ale to moi znajomi byli ostatnio też w Krakowie i mówili dokładnie to samo, że tam jest woda jakaś przyjebana. To jest taka kurwa niedobra. Jak pamiętam w tym hotelu, co byliśmy, sobie herbatę chciałem zrobić, to nie wiem, jak pomyje smakowało. Dziwnie jakoś, tak strasznie. Chuj wie. I szczypał siur po wodzie. Z Krakowa. Początek istnienia sieci wodociągowej datuje się na XVIII wiek, a sieci kanalizacyjnej na wiek XIV. WMK powstały, bla bla bla, chuj te wodociągi. Ze względu na zabytkową zabudowę miasta, miasto ogranicza budowę wysokich budynków. O, czyli w Krakowie na przykład podobnież. Nie może być. W ścisłym centrum w ogóle nie wolno ich stawiać. A to pamiętasz, na Wilanowie też była taka zasada, kurwa, że powyżej czwartego piętra nie można budować budynków. No, no. A wpiszę to, jestem ciekaw dlaczego. Dlaczego na Wilanowie nie ma wysokich budynków? Bo to mi mówił ten właściciel mieszkania, który miałem wtedy, co nagrywaliśmy to jemy, że właśnie tu nie można, kurwa, ten... Warszawa, Wilanów niski, wysoki. To pamiętam, jak byliśmy na rowerze i się śmieliśmy, że a, bo to jest Wilanów niski, to nie można, bo by nazwę zjebali. Te apartamentowcy nie pasują. Nie wiem. Co, żeby kurwa
krzyż wystawał z tej wyciskarki do cytryn. Może tak być. Może tak być. Czy tak o, po prostu sobie to wymyślili. Nie ma nic na necie o tym. Może tak być. Albo się wkurwili jak na ten budynek z Ikei. Mówią, ale wysokie bloki, kurwa, wkurwiają mnie. Zbóżcie to. Wiesz, z czego to może wynikać? O? Z ilości ludności. Może gdyby były wyższe budynki, mieszkałoby tam więcej osób, przez co byłyby większe korki i nie dałoby się tego odkorkować. Może o to chodzi. Może. Może infrastruktura miasta powoduje ci, że za duża ilość osób by tam było. No akurat Wilanów właśnie nigdy nie był zakorkowany mocno, nie? Plus to może mieć też związek, wiesz, z wodociągami, bo od razu by było więcej osób brało tą wodę, z energią, bo większe zapotrzebowanie by było. Moim zdaniem może o to chodzić. I też komunikacja musiałaby być większa, wiesz, więcej autobusów musiałoby jeździć. Jest to prawdopodobne. No może tam tak dużo osób nie mieszka, bo tam nie ma żadnych szkół ani niczego, więc tam ludzie nie mieszkają was tak z woli, kurwa, pracy czy tego, tylko tak, żeby sobie, kurwa, bombę pocilować. Chyba. No więc może o to właśnie chodzi, żeby tam nie było przyrodnienia. Może. No Mokotowie za to się rozrastają, kurwa, jak pojebane te osiedla. Pamiętam, jak na Kłobuckiej mieszkałem, to kurwa, zanim się stamtąd wyprowadziłem, a minął rok, to już 3 osiedla dalej powstały, kurwa. Przecież nawet ty jak mieszkałeś, to jeszcze jak, bo tam z pół roku wcześniej byłeś w Widmo i tam pracowałeś, to jak ja przyszedłem później, to ty mówiłeś, że w tym bloku, w którym ja mieszkałem, tego nie było jeszcze. No nie było, nie było, no nie właśnie. Było. Bo jak ja przyjechałem do Widmo pierwszy raz, to na Kłobuckiej były tylko osiedle Tomka i osiedle, gdzie mieliśmy biuro. Te dwa osiedla tylko były. I to twoje, ten złoty, ta Pioskowa Skałka, czy jak to się nazywało, to było, kurwa, nowe osiedle. Ja mówię, o kurwa, Pioskowa Skałka. A co ciekawe, jak byłem tam, kurwa, z dwa lata temu, czy z rok temu, to osiedle już jest tak wyjebane, że już tam, kurwa, całe te pola są zajebane tym osiedlem. No. Pojebane. Właśnie dlatego mówię, że tam to się strasznie rozrasta. Ale fajnie, bo tam takie, kurwa, też drugie miasteczko powstaje. Tak jak się wjeżdża na tą Kłobucką, kurwa, to tam już ma nowe takie miasto. Tam jest tylko jedyny problem jest taki, że tam jest jedna droga dojazdowa i to jest problem. Tam Bonus siedzi w więzieniu i fajerwerki puszczają się na grupce. Kłócą się. Cały czas się na tej grupce prują o te fajerwerki. No. Cały czas się o to prują. Dobra, czy tam dalej. Gdzie to, kurwa, skończyłem? Kraków ze względu ten. Najwyższy budynek z nich w centrum Krakowa to biurowiec K1, zwany popularnie Błękitkiem. Jego wysokość do dachu wynosi 88 metrów, jednak z iglicą mierzy 105 metrów. Przez lata w mieście straszył szkieletor budowany od 1975 roku do 1979, kiedy od dalszych prac odstąpiono. Dopiero po 400 latach stał się nowoczesnym wysoko... O kurwa, to z 40 lat on stał taki szkieletor jebany i go ukończyli? Lol. Nowoczesnym wysokościowcem Unity Tower, osiągając wysokość 102,5 metra. 102 metry. Przez Wisłę prowadzi 20 przepraw, 13 mostów drogowych, w tym 2 na stopniach wodnych, 4 kolejowe, 2 kładki pieszo-rowerowe, most podwieszany z rurociągiem grzewczym. Ty, a gdzieś w Polsce nie, chyba nie ma takich mostów, jak w Londynie takie są, w Ameryce na pewno. To takie, kurwa, co masz tak, płynie se i się opuszczają. To jest Tower Bridge, to on jest w Londynie. No właśnie. No dobra, port lotniczy Kraków. A jest jeszcze port lotniczy Kraków Balice. Balice. Tam Babice, no. Kurwa, imienia. Ja chyba Babice zawsze mówiłem. Ja też, to są Balice. No. Imienia Jana Pawła II w 2019 roku obsłużył prawie 8,5 miliona pasażerów, a w 2021 roku 3 miliony. Okej. Okay. No i myślę, że nikogo nie dziwi, że kolejne miasto na naszej liście, czyli numer 3, to Wrocław. I ja osobiście mieszkałem we Wrocławiu i jestem w stanie ci powiedzieć, że Wrocław to jest mała Warszawa. I jest dokładnie tak samo się żyje jak w Warszawie, w Wrocławiu, tylko że jest trochę mniejsze miasto. Czyli jak tak na przykład miasto. Jedna, albo znaczy kilka dzielnic Warszawy, nie? Tak, jest dużo mniejsze, dużo łatwiej się komunikuje, bo bardzo łatwo przejechać z jednego miejsca na drugie. Są galerie, jest wszystko otwarte cały czas. Wrocław jest otwarty. W Warszawie to jest właśnie pojebane. Jak ja mieszkałem w Warszawie, to już miałem zmieniony tym, kurwa, czas, że jak gdzieś jechałem 40 minut, to było ok, takie optymalne. Jak na przykład do ciebie jechałem 40 minut, to tam ok, nie? Jak jechało się 20 albo 15 minut, to było ja pierdolę. Ale szybko, biutko. A teraz ja mam 15 minut, kurwa, do Castoramy jakiejś i mówię, to jest ja pierdolę tak daleko jechać, kurwa. A naprawdę? W Warszawie to by było tak, bym się zastanawiał, czy pieszo nie iść. No. Albo rowerkiem sobie nie podjechać.
No ja dalej żyję w tym trybie, że gdzieś jak jadę, to No, godzinę wcześniej tam się wychodzę. zmienia się w kurwę w Warszawie, jak się mieszka. Tak. Postrzeganie czasu dojazdu gdzieś. Ale ja ci powiem, że to się zmienia na minus, że postrzegasz ten czas, a na plus zmienia się dużo rzeczy, bo ja zauważyłem, że jak ktoś jest spoza Warszawy i przyjeżdża do tej Warszawy i mówi mi, że ja z nim gdzieś pójdę tam, a ja mówię, co za problem, przecież po prostu wsiadasz tutaj i idziesz, no masz mapę, masz Google, dasz radę sobie, what the fuck. No tak. Nie, bo ja się zgubię. Jak się zgubisz, No jak kurwa, się jest zgubić? Google. Właśnie ludzie, którzy nie Właśnie mieszkają, w o sensie wiele inaczej, ja ten, nie mówię no. o tym, że ja jestem teraz mądry, bo ja mieszkam w Warszawie, tylko ja tak mam ze Nie. wszystkimi miastami w tym momencie, gdziekolwiek nie No pojadę, za tak. granicę czy gdzieś, to sobie, no to chuj, jadę, sobie ogarnę, mam telefon, kurwa, sobie znajdę. Szczerze, A w chuj jak łatwiej ktoś by było mieszka w się. mniejszych miastach, to jest taki wystraszony, że się boi, żeby gdzieś pojechać, bo nie wie, jak to ogarnąć. Nie. W Czy to chuj kurwa łatwiej łatwe, by było chuj. się zgubić w Łodzi, kurwa, niż w No. Warszawie. Warszawa jest akurat dobrze w miarę skonstruowana pod względem, kurwa, takim. Nie da się Żeby się tam zgubić, nie kurwa. zgubić. Jak zgubić? Nie rozumiem, kurwa. Też nie rozumiem tego, ale spotkałem się z tym już nie Ludzie raz. chyba z mapami chodzą, kurwa, Bardzo dużo mapę osób. rozkłada, jak chodzi. Bardzo dużo Mówi osób mi Google się, Maps. wiesz, jak gdzieś przyjeżdża czy coś do mnie, to się pyta, czy przyjadę po niego, bo się zgubi. Ja mówię, What the fuck? what? No. Dobra, Wrocław. Stolica Dolnego Śląska w 2021 stała się trzecim pod względem liczności miastem. Coraz liczniejszych mieszkańców obsługuje sieć wodociągowa. Chuj z tą siecią wodociągową, bo w resztę tego miasta działa kanalizacja. Wrocław znajdują się największe obiekty Wow. mostowe w Polsce. To prawda, Wrocław jest miastem mostów generalnie, to są same mosty. Tam są chyba te mosty. Jest ich On słynie. 111. On nie słynie czasem Wrocław właśnie z tych mostów, kurwa, z kudeczkami, z serduszkiem. Tak, ale to jest tylko jeden taki most. I oni go No. roz... notorycznie wypierdają te No właśnie kłódki, tak bo ich to kojarzyłem, że wkurwia. on jest taki chyba popularny. Nie wiedziałem, czy to jest. Znaczy w Tak. każdym mieście, no w Warszawie też był na Wilanowie ten most, tam były Ale... kłódki. Na każdych mostach dają kłódki, Ale kurwa, jest ale. taki bardzo... Nazywa się No ale Most Zakochanych właśnie. niby. No I właśnie, to oni był chyba ten notorycznie muszą te iconic. kłódki zdejmować, bo... te kłódki ważą tyle, że mogą ten most zawalić. Bo jest ich tak dużo. Nawet O kłódka na kurwa. kłódce, kurwa, na tym moście, naprawdę. A co jeszcze jest ciekawe, jeszcze z bekowych sytuacji z Wrocławia? Jest notoryczny beef, bo jest taki posąg, który ma szablę i notorycznie ktoś tam kurwa kradnie tą szablę. I już nawet Wrocław się tak wkurwił, miasto się wkurwiło, że Mogą kamerę tam już zamontować. monitoring to jest chuj. Oni tam już normalnie, tak powiem, patrol policyjny stoi w suce normalnie, 2-4 na dobę i patroluje, patrzy, czy tego ktoś nie zapierdala tej szabli. Ja pierdolę. Bo normalnie jest posąg kurwa z szablą, to jest Ciekawe, takim czy miasteczku na turystycznym. Vinted obok chodzą szable z Wrocławia. Nie wiem, to jest takim miasteczku nie turystycznym, tylko studenckim, to są takiej uczelni dłużej. I właśnie ten posąg bardzo często tracił tą szablę. I co ciekawe, jak ja tam zawsze przychodziłem, to nigdy tej szabli nie było. Nie mogli tego przykleić, kurwa, na mamuta. To Kolej nie wiem, mamut kurwa, wpierdalasz. nie wiem, ale ludzie to urywają, wiesz, to mogą złamać po prostu. Biorą tą szablę se. A na chuj? No dla beki najebani wchodzą na No posąg i dla kradną tą beki, szablę. no. No, w Wrocławiu znajduje się najwięcej mostów, 111. Jedną z najatrakcyjniejszych obiektów jest most Rędziński nad Odrą, nie kojarzę go w ogóle. Wraz z SKT... Aha, to może kojarzę. Może to jest ten, kurwa, na tym... A, jest Sky Tower, to jest fajny budynek, fajny hotelik. O, no. To też jest iconic. Port lotniczy Wrocław Kurde, ja Starachowice, zawsze. tylko że port lotniczy jest, wiesz, Gutas, wiem, Gutas z Wrocławia to wygląda. No wiem, zawsze byłem w Wrocławiu, to mówiłem, ale kutas, he. Port lotniczy Wrocław Starachowice jest bardzo daleko od Wrocławia. I to jest problem, bo na przykład ten warszawski lotnisko No jest jest w w centrum mieście, praktycznie. nie? No właśnie. A ten port lotniczy Wrocław to jest kurwa pod Wrocławiem, daleko. No ale gadaliśmy właśnie ostatnio chyba, że główne takie lotniska w Polsce są kurwa masz Gdańsk chyba, Warszawa, Wrocław i Katowice. I w Katowicach też jest chyba daleko, nie? Też jest daleko w Katowicach, No. no. No dobra, no to czwarty dla ciebie przykład. Idealnie Już. możesz sobie poczytać twój O, przykład. Łódź kurwa. Łódź kurwa. 670 tysięcy mieszkańców. No to już nie ma takich dużych przeskoków. Nie ma. Ej, 2000 mniej tylko niż we Wrocławiu. Ale No. tu nie wiem, co są za szkoły. Tu jest kurwa chyba tylko tak szczerze filmowa szkoła. Gdzie Czarek, wujek Czarek chodził. Na przykład. Łódź była kiedyś największym po stolicy miastem w Polsce. Jednak została wyprzedzona najpierw przez Kraków, a następnie przez Wrocław. Zmniejsza się populacja miasta, choć w pewnej mierze jest to zjawisko związane z przenoszeniem się mieszkańców do okolicznych miejscowości. No właśnie. Okoliczne miejscowości, zgierz, kurwa.
Miejski zakład wody, chuj w te wodociągi z Tomaszowa Mazowieckiego, no, z Pabianic, kurwa. Tak, rozległy region, ha, to jest cały akapit o tym, kurwa, kanalizacji. To jest jakaś strona kanalizacyjna? Oni lubią chyba kanalizację, no. Chyba lubią inżynierzy, kurwa, no. W mieście jest około 100 mostów i co, kurwa? Gdzie masz te 13 w Warszawie? A, bo to są te policzone, kurwa, z tymi wiaduktów, kładek, przepustów nad 18 rzekami. Kurwa, to jest tyle rzek? Ja pierdolę. W większości nad Nerem, Olechówką i Sokółką. Ner jest największą rzeką w Łodzi. Przepływa przez nią w dwóch odcinkach o długości 11-11,5 km. W latach 30. XX wieku w większości płynących przez centrum miasta rzek została ukryta pod ziemią i zamieniona w kanały ściekowe. No, no właśnie, srają do niej. Najwyższym łódzkim budynkiem jest biurowiec Haj Piotrkowska. What? Hampton by Hilton Łódź City Center. To jest najwyższy, 82 metry tylko, kurwa, gówno. Kolejny będzie Golden Tower o całkowitej wysokości 80 metrów. Trwa jego budowa przy ulicy Piotrkowskiej 182. Dziękuję. I Piłsudskiego 7 znajdują się budynki mieszkalne o wysokości 78 metrów. Jeśli uwzględnić budownictwo sakralne, to rekordzistą jest bazylika archikatedralna świętego Stanisława Kostki wznosząca się na 104 metry. Okej. Okay. Niewielki port lotniczy Łódź imienia Władysława Reymonta obsłużył w 2019 roku 240 tysięcy pasażerów tylko, a w 2021 69 tysięcy. Mega mało, no, w chuj to jest. Chuj biedny. To nic nie lata, stary. Nie rozumiem tego. Oni splajtują w chuj na tym porcie. No, nie rozumiem. A czemu nawet tego nie takie krajowe loty jakby tu były, takie wiesz, że se lecisz do Warszawy, do Gdańska, kurwa, do Wrocławia, do Krakowa. I co, latałbyś? No może bym się zastanowił, tak szczerze. To by było szybciej. To by było zajebiste. Nawet Pendolino tu kurwa nie jeździ. Pendolino tak szybciej nie jeździ, tak szczerze, ale no, szybciej byś przeleciał tym samolotem, niż dojechał Uberem do mnie potem z lotniska. No bo do Wrocławia na przykład, czy do Katowic chyba są można krajowe loty, se latasz kurwa do Gdańska, do Wrocławia i chuj. Tak, Warszawa Gdańsk, słyszałem o tym. A, 30 kurwa. Minut czy coś takiego. A tu nie ma nawet takiej opcji. Poznań. Miasto piąte. 546 tysięcy mieszkańców. Pół milionowa społeczność Poznania. Mieszkańcy sąsiednich gmin korzystają z mniej więcej 2500 km sieci wodociągowych i 2300 sieci kanalizacyjnych. W całym mieście jest około 1000. Kurwa, chuj z tą kanalizacją. O co tu chodzi? Nie wiem. Nad Wartą w Poznaniu istnieje 9 mostów, 6 drogowych, 3 kolejowe. Do najwyższych budynków zaliczałem się Kolegium Atum, Andersa Tower, Poznań Official Center, wyższy ma być budynek biurowy, usługowy, mieszkalny Silver, gdzie powstaje na placu Andersa, no i jest port lotniczy Poznań Ławica. Słyszałeś o tym, kurwa, że jest Poznań lotnisko? Nie. Ja tam tylko przewinęło kojarzyłem... się. Aha, hotel, bo tam hotel, się przewinęło... Hotel stary. Polonia. Tam się przewinęło 2 miliony 300 tysięcy pasażerów, a w 2021 milion pasażerów. To i tak więcej niż w Łodzi. Sporo. Ja mówię, to w Łodzi jest jakieś dziwne to lotnisko, jakieś kurwa. Nie rozumiem. Dalej. Nie wiem, co w Łodzi jest, to są magazyny wszystkie, ale mogę się wkraść do DPD, kurwa. Co najwyżej. Gdańsk. Prawie pół miliona, 480 tysięcy. O, mało w Gdańsku. Myślałem, że Gdańsk sporo. Ale dobra. Długość gdańskiej, kurwa, już teraz. Ej, co to jeszcze DPD? Czekaj, co DPD? Wodociągowce. Dałam ciekawostkę śmieszną. No. Miałem dostać przesyłkę i nie chciałem podawać mojego adresu, więc poprosiłem na paczkomat i podałem adres paczkomatu, nie? No. I dostałem powiadomienie z DPD, że moja przesyłka już idzie i ona, ktoś zaadresował przesyłkę z DPD na paczkomat. Nie, że do paczkomatu impostem, tylko wpisał w adresie, wysłał paczkę i kurier miał przyjść pod paczkomat. No i co on to włoży do paczki? Jakim? Nie wiem, kurwa, jak to miało działać, więc kliknąłem edytuj adres i wziąłem sobie, żeby w żabce sobie odebrać, bo można w żabce odebrać, więc no poszedłem do żabki. Ale rozjebało mnie to w chuj. Tam adres był, adres to, że nazwisko to wpisane paczkomat, coś tam. Więc takie... Ja pierdolę. Jak oni to zrobili? Nie wiem. Chuj.
Najbardziej znaną przeprawą głównego miasta w Gdańsku jest Zielony Most nad Motławą, 50 metrów, łączący główne miasto z wyspą Spiszów. Przez rzekę wiedzie też jeden most kolejowy, podwójny. Obie przeprawy są od siebie oddalone. Na chuj mi oni tych mostach piszą, kurwa. Nie wiem. Najwyższym gdańskim budynkiem, to już ciekawsze budynki na przykład. Najwyższym budynkiem Gdańska jest Olivia Star. 156 metrów do dachu i 180 metrów wysokości całkowitej. Na 124,5 metra wznosi się wieża południowa Sea Tower, a na 91 metrów wieża północna. W mieście znajduje się 8 budynków o wysokości co najmniej 70 metrów. Port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo imienia Lecha Wałęsy w 2019 roku obsłużył 5,5 prawie miliona pasażerów, a w 2021 2 miliony ponad. No bo Gdańsk to jest, dobre, jeszcze Szczecin właśnie teraz jest i Szczecin też ma lotnisko swoje. Też można w nim lądować. No. I też dużo osób ląduje w Szczecinie. Właśnie, no myślę, że tam właśnie dużo krajowych jest lotów. No na przykład z jakiegoś Wrocławia czy Katowice, kurwa, tam polecieć to jest no tak. Chuj lepiej niż 8 godzin czy tam ileś zapierdalać pociągiem, nie? Jest tam kurwa w godzinkę niecałą pewnie. No jak ktoś ma jakiś biznes do ogarnięcia, to się ogarnia. No. A te bilety krajowe nie są kurwa wiele droższe niż PKP, mi się wydaje. Nie są. Czasami taniej niż Pendolino. No. Jak z czasem sobie to zaplanujesz, to ten war wychodzi. Szczecin. 396 tysięcy mieszkańców. Pierwsze z miasta jest wodociągowe. Chuj mnie to obchodzi. W Szczecinie znajduje się jedyny w Polsce kolejowy most zwodzony. Kolejowy most zwodzony? To jest ten, co ja mówiłem właśnie, co się zastanawiałem, czy w Polsce taki istnieje. Kolejowy, stary. To jak te tory się składają i rozkładają? Nie kurwa. Wiem. Położyłem nad Reglicą. Czekaj, muszę spisać to. Kolejowy... most zwodzony. Wpisuję to w Google i robię się streamka. Albo ty wpisz, ty zrób streamka. Ty wpisz, ty zrób streamka. Dawaj. Kolejowy most zwodzony. Nad Regalicą? Nie, wpisz kolejowy most zwodzony po prostu. Zobaczmy jak działa. Czekaj, streamka szukam. No? Z ten kurwa? A, to się tak rozszerza, to teraz rozumiem. To nie się do góry, tylko na bok. Tylko tak kumam. To teraz kumam, jak to może działać. Czyli tak, tu nie ma jakiejś przerwy między tym, o tu jest są foty. No nie, bo się zwęża. Nie, no do góry idzie, kurwa. Do Widzisz? Góry? No do góry. Jak to możliwe? Do góry napierdala ten most. I co, to jest w Szczecinie? No. No i to jest, a nie, najdłużej funkcjonujący. Okej. Ciekawa sprawa. Ciekawe. Wkrótce nastąpi jego przebudowa na wyższy, ułatwiający żeglugę oraz ruch kolejowy. Aha, czyli już nie będzie taki mechaniczny. Najdłuższą przeprawą w moście jest most coś tam, Łobody, Łobodobodobo. Najwyższym budynkiem jest Casa Tower. Ale to są takie kurwa informacje o budynkach i o ludności, a port lotniczy a czego się spodziewałeś? 500 tysięcy i 100 tysięcy, mniej niż w Łodzi, wow. Co nie, się spodziewałeś? W Łodzi 2000, czy tam ile to było, nie, 100 tysięcy. Nie, w Łodzi w tamtym roku 69 tysięcy. Aha, to jest 180 tysięcy. Czego się spodziewałem? Że będzie napisane, co tam co ciekawego jest i tak dalej. Masz Bydgoszcz teraz, ósemka. Bydgoszcz, 337 tysięcy mieszkańców. Pierwsze w historii Bydgoszczy urządzenia wodą, aha, XD. Zużyto wody sporo. Miasto ma jedną przeprawę nad Wisłą, most fordoński, kolejowo-drogowy, a konstrukcji kraftowej, długości 1005 metrów przez brdę prowadzą 24 przeprawy, w tym dwie kładki. Nad kanałem bydgoskim stoi 12 mostów. No dobrze, super, cieszę się z tych mostów. Najwyższym budynkiem mieszkalnym jest River Tower z dwoma wieżami o wysokości 65 metrów. O kurwa, to tam jeszcze mniejsze są, niższe. Drugim 55-metrowy Nordic Haven. Inne wysokie budowle w Grodzie nad Brdą to wieżowiec kujawsko-pomorski Urzędu Wojewódzkiego 51 metrów. Pirowiec dawnej Eltry, wysokość 49,5 metra, wysokość dachu bez anten. Bydgoski port lotniczy imienia Ignacego Jana Paderewskiego obsłużył w 2019 roku 413 tysięcy pasażerów, ale w 2021 tylko 95 tysięcy. Okej. Ciekawa ciekawostka.
Okej. Okay. Lublin? Nie. A, Lublin. No, ja zresztą mam Lublin czy Lubin. Lubin. Nigdy nie byłem w Lublinie w ogóle. A ja w Lubinie. Po nie, w Lublinie. W Lublinie, w kinie w Lublinie. Nie byłem też. Miałem ziomka 100 tysięcy mieszkańców. Chyba. Most Mariana Lutosławskiego. Najwyższy budynek Metropolia Park. Mają lotnisko. Mają lotnisko w Lublinie, co? No. 400 tysięcy pasażerów. 2019. 357 tysięcy pasażerów. Szybi się. I Białystok jest na ostatnim miejscu. Białystok, kurwa, Leśna Dolina, czy coś. A propos Białystoku, nie wiem, no. Czy widziałeś, jest nawet trend, teraz przerabiają wszystkie teksty Rafona na głos Kononowicza i Kononowicz mówi, że... Tam, widziałem. Mój stary miał nową kobietę i coś tam. I jeszcze tam. Lepsze jest, jeszcze lepsze stary jest, jak robią streamer, coś tam, saying, coś tam. Ale jest kurwa Rafon, teksty Rafona przerobione na angielski, tak. Widziałeś? Że jest wszystko. My father had a new woman. I said, this nie woman widziałem. Is making you money, coś tam. I głosem serio? Rafona to jest? Tak, jest głosem Rafona po angielsku. I są angielskie komentarze, kurwa. O, zagraniczny streamer sławny. Stoi pana. Białystok, kurwa, Leśna Dolina. 294 tysiące mieszkańców. Współczesna białostocka sieć wodociągowa. Wow. Najciekawszą przeprawą białostocką jest wiadukt nad ulicą Maczka. Łączący nad Paszkiem? No. Dziesięciny, Pały z osiedlem Zawady. Nazywany jest Łukiem po białostocku ze względu na konstrukcję. Obiekt jest podwieszany, a jezdnia jest skrzyżowana z łukiem podtrzymującym. Super. Najwyższe w Białymstoku budynki mają... Białymstok to jest najbardziej, kurwa, jakiś pojebany do odmian. Białymstok, Białystok, kurwa. Białego stoku. No, tak odmian ma dużo jakoś. W Białymstoku budynki mają 55 metrów. To wieżowiec żelazna. Oddany do użytku w 2009 roku, licząc 18 kondygnacji, a także budynek Urzędu Miasta AH Centrum Kaczorowskiego. Wznosi się na 52 metry. Dwa inne budynki mają po 50 i 51 metrów, a pozostałe są niższe, jakbyście byli ciekawi. Lotnisko Białystok Krywiany. Zawsze, kurwa, jak jest na przykład jedno lotnisko w mieście, to na chuj robić kilka nazw. Czy to nie jest jedyne w takim razie? Nie ma napisanego drugiego na przykład. Bo jest zawsze lotnisko jakieś Wrocław coś, kurwa. Babice Kraków, kurwa. Misice Babice. No bo lotnisko oprócz miast mają jeszcze swoje nazwy, no po prostu. No właśnie, nie może być lotnisko Warszawa i chuj. Ale nie, bo zapominasz o tym, że oprócz lotnisk komercyjnych do lotów są także te takie małe. Dlatego tak się nazywa, bo na przykład jest Warszawa... Bemowo. Lotnisko Warszawa Bemowo. Tak. I to jest lotnisko, to przecież małe takie tutaj, co jest. No jedynie, podejrzewam, kurwa, to że... upośledzone lotnisko w Łodzi się nazywa Port Lotniczy Łódź i chuj. Może to jest, kurwa, sekret, dlaczego jest zjebane, nie ma nazwy swojej. Może. Odkryliśmy sekret, kurwa. No. No i co tu jeszcze jest, coś ciekawego? Nawet nie napisali, ile tu... A, nie ma tu terminalu, są dwie drogi startowe, dłuższa z asfaltu betonu. Stary, weź telefon do ręki, jesteśmy, kurwa, w symulacji. Jesteśmy w symulacji, weź, kurwa, telefon i zobacz konferencję, co Leśny napisał. Co napisał? Mieliśmy jechać do Boszkowa. Nie, wyżej. Port Lotniczy Wrocław, witam. Powiedziałeś Port Lotniczy Łódź, a on napisał na konferencji Port Lotniczy Wrocław, witam. Ja pierdolę, się złożyło XD. Ale złożysko. Ja pierdolę. Pojewane. Też powiedziałem, że Port Lotniczy Wrocław coś tam. No, stary. Może siedzi tu na kanale i słucha. No dobra, byśmy kończyli tę przeprawę. Cześć, widzę. Dobra, siemano.